Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przyszła pora na czwartą część naszego tutorialu z albumem świątecznym. Tak jak już widzicie, nasz albumik pomału się już zapełnia. Mamy zrobioną pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, te bliźniacze strony, które robiliśmy w ostatniej części. Dzisiaj przyszedł czas na stronę, w której zrobimy sobie tutaj na tej stronie zrobimy sobie taki bardzo prosty belly band. To będzie bardzo szybka strona i tutaj zrobimy sobie kieszeń dolną z taką zamykaną klapeczką. I cóż, zabieramy się do pracy. Standardowo zaczynamy od wybrania sobie tutaj tła, które byśmy mogli tutaj wykorzystać. Tu pozostało nam, może jeszcze sobie wykorzystamy to. A zróbmy to tak. Weźmy sobie to tło i oczywiście dotnijmy sobie to na wymiar 15 na 15. Na 15, o, i to sobie możemy już spokojnie przykleić. Klejamy sobie tutaj na tą naszą bazę albumową. Tak. I zróbmy sobie teraz ten właśnie nasz belly band. Może mam tu jakiś taki pasek akurat. O. Bardzo dobrze. I on ma wymiary, zaraz sobie sprawdzę, bo to są z tych resztek, które mi zostają. 5 i 3. Dajmy sobie na 15. Na 15. I ja sobie to przykleję tutaj. Raz. Dwa. Zdjęcia 9,5 mi się tutaj spokojnie zmieszczą. Czyli możemy przystąpić tutaj, o, tak w miarę na oko, na środku naszego. Coś mi się tu przesunęło. Jest. I teraz sobie dobierzemy papier, którym sobie dotniemy to. Ja sobie to wytnę, bo tutaj sobie chyba z tego papieru sobie zrobimy tutaj ten tą podstawę, czyli sobie to dotnę na 15. Na 15 to będzie tu, a z tego sobie dotniemy, jak to miało 5,3, czyli na 5 cm. Na 5 cm.
Tutaj mamy 14. 7. No a to sobie damy. Tutaj sobie przykleimy. I to będzie nasz belly band. Mówię, że belly band to będzie bardzo szybka sprawa. Aha. I to sobie damy tutaj. I teraz sobie dotniemy maty. I to nam fajnie tutaj wszystko wchodzi, a tutaj sobie na tej stronie zrobimy sobie kieszeń dolną z klapeczką, czyli nasza klapeczka, ja sobie to odsunę, nasza klapeczka musi mieć co najmniej, zróbmy sobie ją na 11, czyli będzie 12 na 15. Potrzebujemy 12 na 15. Zrobiliśmy na 12, bo tutaj musimy sobie zrobić tą naszą zakładeczkę centymetrową. Tak, to odkładamy. To sobie zaginamy. Przejeżdżamy sobie kością. To. Ścinamy sobie tą naszą zakładeczkę po bokach, żeby nam tutaj się wszystko fajnie, ładnie. Założyło. Ja tu sobie robię tak, przystawiam sobie tu. Patrzę, czy tutaj jest wszystko ok. Dobra. Akurat nam to wyszło, że jest do tych kropek. Tak, biorę sobie, odwracam, odchylam, smaruję sobie klejem. Przykładam i przyklejam. To będzie raz tu, o. I teraz tutaj zamontujemy sobie tą klapeczkę, zrobimy sobie zawiązywaną na wstążeczkę. No tu nam się gdzieś na każdej stronie wstążeczka przewija, więc tutaj sobie też zrobimy tą wstążeczkę i tutaj mamy 15 cm i 7,5. 7,5. I to sobie przykleimy. Wstążeczkę na tasiemeczkę. O. Tu.
weźmiemy sobie naszą tasiemkę, troszkę sobie ją tniemy i odwrócimy, odkleimy błąkę i sobie tą tasiemkę tutaj przykleimy. A teraz chciałbym, żebyśmy sobie obkleili tą górną naszą klapeczkę, na której tutaj będzie przyklejona mata na zdjęcie. A użyjemy sobie do tego może to, żeby nam nawiązywało do tego. Chociaż z tego bym zrobił pewnie kieszeń, ale to sobie możemy zrobić, już wam mówię. Tu jest pionowo, tu jest to. A zróbmy sobie z tego. Utnijmy sobie, to ma wymiar 11, czyli będzie 10,7. Na 14,7. Na 14,7. O. To sobie też tu od razu wkleimy. O. Nasze szyszeczki tu. O. I tu sobie od razu wkleimy matę. Jest 13,5 na 9,5. Tu będzie od razu przyklejona mata na zdjęcie. O. To są bardzo proste strony. Nic tu za bardzo nie jest wymyślane, prosty album na świąteczne zdjęcia. Dobra, i to myślę, że już byśmy sobie mogli wkleić do naszej bazy albumowej. Więcej kleju. O. I to sobie wkleimy tutaj obok na stronę. Dobra, tutaj sobie klipsikami złapię delikatnie, żeby to mi się tutaj, gdzie jest ta zakładeczka, żeby mi się to fajnie wszystko przykleiło. A my zajmiemy się teraz robieniem naszej strony. Tu mamy klapeczkę, żeby to nam fajnie się tutaj chowało, więc pewnie sobie zrobimy kieszeń wysokości 7. Siedemnaście na siedem. I robimy sobie standardowo nasze
centymetrowe zakładeczki. I tu centymetr. Tablicę sobie odkładamy. Naginamy sobie z jednej strony. Z drugiej strony. To będzie pewnie taki krótszy tutorial, ale strony są takie bardziej prostsze. I ścinamy sobie nasze i obklejamy sobie naszą stronę. Tu. Tu. I tu. O. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, to wszystkie te klapeczki, czy belly band, czy wykończenia kieszeni możecie sobie ozdobić jakimś dziurkaczem ozdobnym. To jest wasza wola, co wy z tym sobie zrobicie. Ja pokazuję bardzo prosty sposób, jak to można wykonać. Zresztą tak jak wspominałem, w pierwszej części jest tyle tutoriali albumowych, na których są pokazane różne rzeczy, różne rozwiązania do albumów, ale też chciałem, żeby i na moim kanale się taki filmik pojawił. To sobie na razie odepniemy, bo muszę sobie tutaj przykleić naszą kieszonkę. O. Tu jest nasza kieszonka. Ja sobie tutaj mamy przyklejoną. Teraz sobie ozdobimy tą kieszonkę. Podejrzewam, że tym elementem, czyli jak było 7, czyli będzie 6 i 7 na 14, 8, 6 i 7 na 14. 8. Tu sobie obkleimy naszą kieszonkę. Tak fajnie tutaj nawiązuje jedna strona do drugiej. Ja się tutaj jakoś tak nie przejmuję, że mi zostanie tych dużo ścinków tego papieru, bo z tych ścinek można fajne kartki potem świąteczne wykonać. A poza tym, wiecie, są papiery świąteczne, więc je tylko można wykorzystać do papierów, do projektów świątecznych, a na taką uniwersalną kolekcję typu kwiatową czy coś, no bo już bym się zastanawiał, co gdzie dociąć, bo faktycznie można to potem jeszcze do czegoś innego wykorzystać, na to tylko jedynie na projekty świąteczne. I teraz sobie tutaj wyznaczymy sobie też połowę 7,5, z tego względu, że tutaj sobie przyczepimy drugą naszą wstążeczkę, bo musimy tą naszą klapkę zrobić sobie zamykaną. Tu już jest. O. I troszkę tasiemki
Proszę bardzo. I teraz sobie weźmiemy, ja tutaj już sobie upatrzyłem te choineczki. O. I je sobie dotniemy na wymiar 10,7, bo to jest 11, nawet 10,8, 10,8. I tu nam doda takiego innego kolorytu ta zieleń z tymi choineczkami. Czyli to sobie możemy spokojnie też już tutaj przykleić. Przyklejamy sobie tutaj tam nasz arkusik papieru. To niech sobie tutaj doschnie, a my sobie tutaj dotniemy maty, czyli tu będzie 13,5 na 9,5. I to idzie tutaj do kieszeni. O, nawet można troszkę. Tak, i tutaj możemy sobie spokojnie naszą kieszonkę zawiązać na kokardkę. O. Wtedy nam nic. A tutaj możemy potem, albo zobaczymy jeszcze, jak będziemy ozdabiać, czy to nam będzie coś pasowało do ozdobienia, a jak nie, to po prostu przykleimy tu jeszcze jedną matę dodatkową na zdjęcie, żeby tu można było zdjęcie wkleić. Dotniemy sobie jeszcze te rąki. To do kosza. Palimy sobie, żeby nam się wstążeczka nie snuła. Ja bardzo lubię wykorzystywać wstążeczki, ponieważ to dodaje takiej elegancji albumowi. Zresztą to jest też fajna alternatywa na zamykanie różnego rodzaju klapeczek, jeżeli nie mamy wskazóweczek, czy nie mamy magnesów. No ja tutaj wykorzystywałem i magnesy, bo na magnes są robione te klapeczki. Tutaj jest na tą wskazóweczkę, ale ja mówię, wiesz, to wszystko można zrobić zawiązywane na wstążeczkę i też będzie fajnie. W porządku. Kolejne dwie strony albumu mamy gotowe. Ozdabianie będzie w innej części. Także tyle z mojej strony. Ja Was bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi projektami, również z tymi, które teraz wykonujemy, czyli z tymi częściami naszego albumu świątecznego, czyli wciśnięcie czerwonego przyciska i dzwoneczka. Zapraszam Was na mojego Facebooka, Instagrama, linki oczywiście podam w opisie. Tam na Facebooku i Instagramie zamieszczam też inne swoje projekty, którymi możecie się inspirować. Ja Wam na dzień dzisiejszy dziękuję. Miejmy nadzieję, że spotkamy się w piątej części za tydzień.
To już będą dwie nasze ostatnie strony, dwie ostatnie strony naszego albumu świątecznego. To będzie piąta część i szósta część. To będzie ozdabianie karty tutaj do środka i zrobimy sobie okładkę. Okładka z tego już troszkę nad okładką myślałem, będzie bardzo prosta. Też bardzo szybko się wykona. Więc po malutku finiszujemy z naszym albumikiem, ale jeszcze piąta i szósta część przed nami. Mam nadzieję, że zmieszczę się w tych dwóch częściach, a jeżeli nie, no to gdzieś tam jeszcze w międzyczasie trzecią część dogram. Tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za czas, który poświęciliście na obejrzenie tego filmiku i pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w następnym filmiku. Pa!